Wojciech Bojdo, witam Państwa serdecznie w kolejnym Fleszu Radomsko 24. Dzisiejszy serwis zaczynamy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Radomsku na ulicę ruszyło 140 wolontariuszy, a do puszek zebrano ponad 102 tysiące złotych. Kwestowano także w innych częściach powiatu. Już po raz 10 Gomunice zagrały wspólnie z WOŚP. Łącznie udało się zebrać 23 731 złotych. W tym roku w Radomsku finał Wielkiej Orkiestry bez licytacji i bez koncertów, zdecydowanie inaczej niż zwykle. Dla wielu osób może smutniej, jednak kto chciał, mógł grać online z Miejskim Domem Kultury. Organizatorzy sztabu w Radomsku musieli dbać o reżim sanitarny. Przede wszystkim dezynfekcja. Otrzymaliśmy płyny od Wielkiej Orkiestry. Wolontariusze będą zabezpieczeni w maseczki. Między innymi właśnie maseczki szyte z firmy Play, z ich logiem, i maseczki jednorazowe. Każdy z wolontariuszy musi otrzymać taką maseczkę. No i oczywiście w momencie, kiedy będą wchodzić do nas przy rozliczeniu, obowiązkowo muszą mieć zdezynfekowane ręce. Mimo pandemii jednak chętnych do wrzucania pieniędzy do puszki WOŚP nie brakowało. Dobrze, że jest, bo jest widać w szpitalach pomoc dla dzieci przeważnie, bo no i dla starszych. No i ogólnie na super, super sprawa. Warto pomagać, dobro zawsze wraca. W Radomsku w zbiórkę włączyło się ponad 140 wolontariuszy. Dostępne były także e-skarbonki. Przez to, że jest niedziela handlowa, to jest zdecydowanie więcej ludzi na ulicach. I myślę, że padnie kolejny rekord, jeśli chodzi o całą zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze idzie zbieranie, ludzie nam chcą wrzucać. No i fajnie jest. Całkiem dobrze jest. Nie spodziewałam się, że będzie tak dobrze, mimo że jest pandemia i też ludzie nie wychodzą tak z domu, jak wychodzili w poprzednich latach. Ale jak na razie jest całkiem dobrze. WOŚP wspieram od dawna, odkąd w sumie byłem mały, a wolontariuszem od 3 lat jestem. W tym roku mi się nie udało, bo były problemy małe z rejestracją, ale ludzie na mieście podchodzą raczej pozytywnie. Pieniądze zebrane w 29. finale zostaną przekazane oddziałom dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Centrum Rehabilitacji Koniczynka to nie tylko pomoc dla najmłodszych. Warto przypominać i uświadamiać, że wsparcie w terapiach mogą znaleźć tutaj osoby dorosłe, na przykład te po udarach, po wylewach, a także po ciężkich wypadkach. Państwu pokażemy przykład, jak terapia neurologopedyczna zmieniła życie młodego chłopaka po wypadku. Rafał działał w Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak w wyniku wypadku doznał urazu mózgu, urazu wielonarządowego oraz złamania podudzia. Przez 2 miesiące był w śpiączce. Cudem uniknął śmierci, a teraz walczy o powrót do życia. Przed Rafałem droga pełna wyzwań, długotrwała rehabilitacja i liczne terapie. Podczas jednej z nich w Centrum Terapii Koniczynka towarzyszyliśmy mu. Kiedy zaczynał wizyty w radomszczańskim centrum, nie mówił, a dziś sami Państwo zobaczcie. Przede wszystkim są postępy i dzięki tym zajęciom wróciła moja pamięć krótkotrwała. I na pewno lepiej mówię, bo wcześniej to tylko na miękki pokazywałem, o co mi chodzi. Postępy są bardzo duże. Przychodzimy tutaj od maja ubiegłego roku. Syn na początku, po wypadku, od którego minęło już 1,5 roku, miał uszkodzenie wielonarządowe i był w śpiączce 1,5 miesiąca. Początkowo mówił tylko pojedyncze wyrazy, w tej chwili już zaczyna mówić całymi zdaniami. Korzystamy tutaj z mikropolaryzacji mózgu, miał ćwiczenia na biofeedbacku, dzięki którym poprawiła się jego pamięć, wróciła pamięć krótkotrwała. Oprócz tego miał elektrostymulację narządu mowy i teraz ma ćwiczenia neurologopedyczne. I cieszymy się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Widzimy znaczne postępy. Oprócz tego panuje tu cudowna, rodzinna atmosfera. Wszyscy nam pomagają. Terapeuci starają się jakoś nam pomagać na każdym kroku, kierunkować w pewnych kierunkach, żeby to wszystko szło bardziej do przodu, żeby syn jakoś wracał do zdrowia. Mu. Mu.
Zajęcia neurologopedyczne, które prowadzi Marta Naskręt, skierowane są do osób po wylewach, po udarach i po ciężkich wypadkach, tak by takie osoby mogły się zacząć komunikować w codziennym życiu, by mogły iść do sklepu, rozmawiać przez telefon. Ale te zajęcia są skierowane także dla tych, którzy nie mówią od urodzenia. Jednym słowem, dla tych, którzy chcą mówić, a niestety jak na razie nie potrafią tego robić. Tutaj w przypadku Rafała, Rafał z racji tego, że jest po ciężkim urazie, ma uszkodzone nerwy oraz obniżone napięcie mięśniowe tutaj przy mięśniach okrężnych warg, no i mięśnie języka. Więc najpierw każde zajęcia zaczynamy od masażu, co mogliście Państwo też zauważyć, zewnętrznego i wewnętrznego. Potem przechodzimy do ćwiczeń głoskowych i ćwiczeń oddechowych. Zajęcia wyglądają w ten sposób, że przede wszystkim kładę nacisk na wzmacnianie mięśni i nerwów, ponieważ Rafał jakby ma możliwość mówienia, tak, czyli jakby psychiczna możliwość mówienia i intencja komunikacji została zachowana, a mimo to ma z tym problem. Mówiąc krótko, jest trochę tak uwięziony we własnym ciele, na tym to polega, tak mówiąc kolokwialnie. Więc tutaj jakby pomagamy mu wrócić do społeczeństwa i do tego, aby mógł swobodnie komunikować się i przez to poruszać wśród rówieśników, wśród własnego środowiska. Żeby zostać jakby podopiecznym Stowarzyszenia Koniczynka, należy przyjść do nas z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej bądź intelektualnej. Ewentualnie pacjenci, którzy są w trakcie diagnozy, również mogą korzystać z naszych usług. Jak często osoby powinny korzystać z takich zajęć? Jeśli chodzi o pakiet dla osób po urazach, w Koniczynce jest na przykład mikropolaryzacja. To 10 zabiegów. Po każdych zajęciach pacjent od razu idzie na terapię neurologopedyczną. W Koniczynce dysponują najnowocześniejszym sprzętem do mikropolaryzacji. Jest też sprzęt do elektrostymulacji logopedycznej oraz sprzęt do zrobienia badań EEG. Z końcem 2020 roku przestał obowiązywać uchwalony przez radnych program profilaktyki zdrowotnej, obejmujący dofinansowanie z miejskiego budżetu leczenia bezpłodności metodą in vitro. Na ostatniej sesji radni większością głosów zdecydowali jednak, że w Radomsku program będzie kontynuowany. Za podjęciem uchwały dotyczącej kontynuacji dofinansowania zabiegów in vitro zagłosowało 12 radnych, 6 było przeciw. 3 wstrzymało się od głosu. Wśród przeciwników kontynuacji programu byli m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości. W związku z pandemią koronawirusa rok 2021 stoi pod znakiem zapytania. Samorządy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Może się tak zdarzyć, że szczepienia przeciw koronawirusowi będą płatne i będziemy musieli wspomóc finansowo zakup szczepionek dla mieszkańców. To powinien być priorytet i na to powinniśmy mieć zabezpieczone środki, a nie na program leczenia bezpłodności. Ten program nie ratuje ludzkiego życia, mówił radny Tadeusz Kubak w imieniu Klubu Radnych PiS. Bardzo jestem zadowolona, że w końcu na te 3 lata, czyli bez corocznych targów, bo tak niestety to należy nazwać w Radzie Miasta, program in vitro i dofinansowanie tych środków w budżecie miasta się znalazło. Więc mam nadzieję, że program in vitro nie tylko na 3 lata, ale na dobre zagości na samorządowym podwórku i że mieszkanki i mieszkańcy Radomska będą mogły i mogli liczyć na tego typu wsparcie już zawsze. Pani się interesowała tym, jakie jest zainteresowanie wśród radomszczan? Z tego co wiem, z informacji urzędników przygotowujących i monitorujących cały program dofinansowania in vitro, to zainteresowanie jest spore. Niemniej jednak należy zauważyć, że program stosunkowo późno wystartował w zeszłym roku, bo to była już druga połowa 2020 i zanim mieszkańcy mogli złożyć wnioski do podpisanych przez siebie, znaczy do podpisanych z klinikami umów, no to tego czasu zostało stosunkowo niewiele, natomiast urzędnicy mówią, że zainteresowanie jest duże, telefonów jest dużo, więc z całą pewnością
ta pula zabezpieczona środków na każdy 2020, 2021, 2022, 2023 rok może się okazać niewystarczająca, ale jeśli tak się stanie, to będziemy oczywiście starali się, mam na myśli tutaj Radę Miasta, reagować na bieżąco. W skali budżetu miasta, który sięga blisko 200 milionów, to faktycznie nie jest duża kwota, więc też z argumentami, że miasta nie stać na tego typu wsparcie, absolutnie się nie zgadzam. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby tego typu programy były realizowane przez rząd, tak jak to było wcześniej, ponieważ one wtedy odciążają samorządy, które mogą te środki przeznaczyć na inne inwestycje chociażby, ale uważam, że biorąc pod uwagę skalę problemu, z jakim borykają się młodzi ludzie, to tego typu pomoc niesiona przez samorząd jego własnym mieszkańcom jest nieoceniona. Rocznie miasto przeznaczy na program 100 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosić będzie 5 tysięcy złotych. Mieszkańcy Radomska zauważają problem występującego smogu i negatywnie oceniają jakość powietrza w mieście oraz działania władz miasta dotyczące walki ze smogiem. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Radomszczański Alarm Smogowy. Jego przedstawiciele przygotowali projekt uchwały dotyczącej zarezerwowania w budżecie miasta środków na walkę ze smogiem. Aż 56% ankietowanych radomszczan wskazało, że bardzo źle ocenia jakość powietrza. 27% oceniło powietrze jako średnie, natomiast 17% dobre i bardzo dobre. Najgorszy stan powietrza, zdaniem 76% mieszkańców, jest wieczorem. Aż 88% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy uważasz, że stan powietrza ma wpływ na stan zdrowia. Było takie kluczowe chyba pytanie, czy radomszczanie uważają, że miasto, władza, samorząd robi wystarczająco dużo w sprawie walki ze smogiem. 69% odpowiedziało, że nie. Było też takie pytanie, no nie do końca otwarte, ale dające możliwość wielokrotnych odpowiedzi na pytanie, czego oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy oczekują dofinansowania do wymiany pieców, rozbudowy sieci gazowej, rozbudowy sieci ciepłowniczej. Przede wszystkim bardzo często pojawiało się słowo dofinansowanie. Członkowie Radomszczańskiego Alarmu Smogowego jako odpowiedź na wyniki ankiety przygotowali projekt uchwały. Przygotowaliśmy projekt uchwały, na który, w którym będą zabezpieczone pieniądze na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Jakie tutaj zakładamy dofinansowanie? Nawet 10 tysięcy złotych i nawet 90% wartości inwestycji, tak aby ci najubożsi mieszkańcy, ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na wymianę tego źródła ciepła, mogli skorzystać i mogli poprawić i wpłynąć wymiernie na jakość powietrza w Radomsku. Działacze Radomszczańskiego Alarmu Smogowego chcą, by w tegorocznym budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2023 zostało zabezpieczone na opracowanie lokalnego programu antysmogowego 1 000 000 złotych każdego roku. I jeszcze raz Radomszczański Alarm Smogowy, ale tym razem na sportowo. W Radomsku odbyła się druga edycja Smog Run. Radomszczański Alarm Smogowy i Randomsko poprzez bieg ulicami miasta postanowili zwrócić uwagę na zły stan powietrza w Radomsku. Kilkanaście osób spotkało się pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Radomsku, by wspólnie przypomnieć mieszkańcom i urzędnikom o problemie, który jest bardzo ważny i dotkliwy, a mianowicie o fatalnej jakości radomszczańskiego powietrza. Ten bieg to chodzi o to, żeby zwrócić uwagę władz miasta, czy może także na większą skalę władz centralnych, że ten problem istnieje i my jesteśmy świadomi tego, że ten problem istnieje. Że smog to nie jest coś, co grupa ekologów sobie wymyśliła. Mamy jakieś ulotki przygotowane, coś tam będziemy próbowali przeniknąć do ludzi i pokazać im, że jednak ten problem... Chcielibyśmy, żeby ludzie też się wyrazili, że jednak jest problem, bo na razie tylko my krzyczymy głośno, a tak mam wrażenie, że jednak jest cicho zresztą. Nie zauważa pan, czy mieszkańców w ogóle interesuje ten temat? Jeśli się z nimi gada tak po prostu indywidualnie, tak. Ale na przykład jest fala hejtu pod naszymi postami odnośnie tego na przykład smogranu, czy różnych innych wydarzeń związanych z walką ze smogiem. Jest hejt i no, ciężko to odebrać, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Dlaczego? Spory czas mieszkałem w Kielcach, więc w porównaniu z też bardzo zanieczyszczonym miastem, no nie jest za ciekawie. Ale nie jest też tak źle. To zależy chyba od regionu w mieście.
Co można by zrobić według Pana? Według mnie może rozwinąć bardziej komunikację miejską, żeby ludzie bardziej stawiali na to niż na jeżdżenie samemu autami, wtedy by było mniej spalin. Radomsko zawsze jest w ścisłej czołówce rankingów złego powietrza. Bywały i dni, kiedy w mieście było większe zanieczyszczenie niż w Pekinie, mówili organizatorzy. Sama trasa liczyła około 5 km i pokonywana była w tempie rekreacyjnym. Na koniec informacje sportowe. We wtorek, 2 lutego, odbyła się konferencja prasowa dotycząca obsadzenia stanowiska dyrektora Akademii Młodego Piłkarza RKS Radomsko. Został nim Cezary Stefańczyk. Jakie plany ma dyrektor? Konferencję rozpoczęto od podania bardzo dobrej dla klubu informacji – utrzymania złotej gwiazdki PZPN dla swojej szkółki. Na prawie 600 szkółek, które uczestniczyły w certyfikacji, w tej chwili zostało 310 tych szkółek. My jesteśmy w setce szkółek, które mają złotą gwiazdkę, z czego jesteśmy bardzo dumni. Po rocznym audycie, który Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadził, utrzymaliśmy tą gwiazdkę i będziemy dalej kontynuowali tą pracę z dzieciakami i z młodzieżą. Zasadnicza część konferencji dotyczyła obsadzenia stanowiska dyrektora Akademii Młodego Piłkarza. Został nim Cezary Stefańczyk, wychowanek RKS-u. Zakończył profesjonalną karierę piłkarską. Jego priorytetem teraz ma być budowa silnej szkółki. Chcę pomóc wszystkim dzieciom, czy całej młodzieży radomszczańskiej, żeby nie było tak, że przez ostatnie 15-20 lat nikt nie zadebiutował nawet na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy. A proszę wierzyć, to nie jest jakiś poziom nieosiągalny i moim celem, marzeniem jest to, żeby w niedalekiej przyszłości było kilku, nie jeden, nie dwóch, tylko kilku, 10 może nawet piłkarzy, którzy kiedyś zagrają na tym poziomie ekstraklasy pierwszej ligi. Mówię, chcę odpowiadać za to, żeby klub się rozwijał, żeby dzieci miały na czym trenować. Wiadomo, są lata zaniedbań, bo ja wyjeżdżając z tego miasta prawie 20 lat temu, wracam i zastaję praktycznie to samo. Baza praktycznie się nie zmieniła. Wiem, że teraz powstanie jakieś tam boisko. Cieszę się, że dzieci będą mogły trenować w lepszych warunkach. Pierwszym projektem nowego dyrektora będzie otwarcie przedszkola RKS. Klub chce, by dzieci od najmłodszych lat trenowały w jak najlepszych warunkach. 3 zdania na temat nowego projektu, od którego zaczynamy współpracę. Otwieramy przedszkole RKS Radomsko. Będziemy trenować dzieci od 2 roku życia. Chcemy, żeby w obliczu też tej pandemii, okresu, kiedy tego sportu uprawianego też na dworze jest dość mało, te dzieci miały okazję wraz z rodzicami uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach sportowych, w których niekoniecznie najważniejsza będzie rywalizacja i piłka nożna, ale przede wszystkim ruch i chyba integracja też z rodzicami, bo jak wiemy, świat jest dość zabiegany i ciężko czasem o chwilę z tatą czy z mamą. Przedszkole ma ruszyć od 1 marca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już zapraszamy do oglądania Flesza w przyszłym tygodniu. A już teraz, jeśli jeszcze Państwo tego nie robią, prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału na YouTubie i śledzenie nas w mediach społecznościowych.